Witam turystyjo na niedźwiedzim ostańcu. Tym razem zaatakujemy jednostki elfów. Silni, ale wydaje mi się, że troszeczkę szału mógłbym mieć na początek. Bo potem za długo się czeka. Ale krwawe plamy, to jakieś pobojowisko musiało być. Czyli tak, sporo jednostek wrażliwych na ogień, tylko szkoda, że nie stoją obok siebie. Czyli tak, podpalamy. Tutaj postawią posążek. Tak, bo nic lepszego tu nie wymyślą, a stanowi posążek pewną przeszkodę. Tu jest pułapka, tu kolejne. A w sumie to są jednostki, które będą starały się podejść. Aczkolwiek wiem, że drzewce potrafią takimi osami czy tam pszczołami strzelać, ale to one są krótkodystansowe, czy może średnie. Dobrze, no to tak, tutaj wulkan. Jak już mają strzelać, to właśnie niech do niego strzelają. Jest dobrze. O, i to rozumiem. I teraz drzewce tutaj stojące nie mają przejścia nawet. A teraz to by się przydało. O, naprawdę? No tylko tu w sumie. Ale to nie ma sensu według mnie. Raczej bym strzelał. Może nawet do wilków. Obrażenia? Byłoby ich mniej. Aha, i tutaj teraz nie ma przejścia. To też jest akurat dobre. Także trochę niespodzianek na drodze przeciwników jest. Dobrze, jednostka, która będzie się przemieszczała ponad pułapkami. Dobrze, tu nic. Wulkan się trzyma. Więc tak, jak to najlepiej zrobić? Chyba nadal powinienem ogniem tu atakować. Tak. Jeszcze raz. Okej. Czy ja mogę coś... O! Płomień namiętności, ale boję się, że tutaj się pojawi jednostka, więc przy... Aha, nie mogę na tych... Tu też jest ryzyko. To poczekamy z tym. Nic nie zrobię. Ogień, o! I... Czyżby wulkan został zniszczony za chwilę? Tak. No tak, to się możecie bić. Dobrze, no to jednak tu będziemy strzelać. Chociaż nie, tu nie ma już pułapek, więc... mogę użyć umiejętności. Możemy nawet teraz sprawdzić. Ale nie, nie, jeszcze nie tym razem. Tutaj obrażenia. Natomiast tutaj nie będą atakował. Ja chcę tylko po prostu drogę tutaj przegrodzić. Tutaj nic. Ale teraz już bym mógł przyciela używać. Ale nie no.
drzewce za blisko podejdą i będą strzelać do moich. Nie, to trzeba coś z tym zrobić. Tak. Jest to lepsze. Muszę coś z nimi zrobić. To nie jest ten czas, żeby rozwijać Achiko. Teraz jest czas walki. 19. Nie, to za mało. Da. Przywołam jednostkę. Może być. Dobrze, tutaj tracę czas. I właśnie, jak oni tu będą ze sobą walczyć, to wtedy będę mógł pomyśleć o rozwijaniu Achiko. Może już teraz by to coś dało. Jednego, no dobrze, ale zobaczmy jeszcze to. O, to może być właśnie ten jeden. Jednak dwóch. A czarna dziura? Jednego. Aha, ale to wciągnie w pułapkę, o. Znaczy mam nadzieję, bo jednostka jest trochę ciężka, może nie udać się to. A, udało się. Pięknie. Co za taktyczne zagranie. Czyli tak, tutaj nic. Teraz już będziemy nad Achikiem pracować. 10 użyć, ale to... Nie, to już nie uda się. W tej bitwie na pewno. Czwarta runda. Nie, 10 na pewno nie zrobię. Ale gdyby się udało chociaż kilka... Chciałbym w sumie, żeby jak najdłużej przeżyli, więc będę dawał to moim jednostkom, które nie walczą, nie ryzykując, że ktoś tu oberwie. Ale wulkan można by tu nawet dać. Bo przynajmniej teraz on czas. Tu... Nie skubiemy. Tutaj... W sumie nic nie zrobimy. Mogę jednostkę podesłać, niech się bawią z nią. Tak, o, zresztą nawet padnie zaraz. Ha, tu nic, nic. I czekam na nową turę. Kolejne użycie i jeszcze raz, czyli 6 zostało. Tak, walczcie ze sobą. Nie strzelamy. Tu podobnie. Tutaj też, też. Wow. Niezłe obrażenia. Dobrze, no to... Tak. Tak. Szał za mało. Ale może w tym pojedynku by mi się udało jednak rozwinąć. Nic. Nic. I która to teraz będzie tura? Siódma, czyli jeszcze się to liczy do Achika. Ale teraz mogę już tylko raz czarować. Nic nie robimy. Teraz zgubiłem się, ile użyć było. Wydaje mi się, że jeszcze ze 3 powinny być co najmniej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale nie atakujemy. Może nawet lepiej, że panny wpadły w pułapkę, bo będą słabsze. Właśnie, mogę zacząć budować taki mur, który właśnie go powstrzymałby ich.
Tu nic. Ale jeżeli trzy użycia muszą być, to już nie dam rady, bo to się do 10 liczy. A to jest już 8. Tak. 25. No chciałbym szał z... O! To przeszkoda, ale 28 kosztuje. Nie, no to na razie nic nie robimy, czekamy. Powilczki muszą zginąć, nie ma dwóch zdań. I tutaj zdecydowany atak. Szał bym chciał zużyć, bo pewnie za chwilę drzewce padną. A niech będzie, że tu. Ale nie przejęło. Ale nie jest to problem, ja chciałem tylko po prostu zużyć. Szał. Przywołuję osy do siebie. Czyli 9. runda. Tak. Nic. Na razie nie. Może jeszcze się 10. uda jakoś wygrać. Tu mogę to temik nawet dać. Wycofać jednostkę spoza zasięgu tych pszczół ewentualnie. Jest ok. Dziesiąte, no właśnie, ostatni raz. Tu. I cóż, kończymy, bo to już i tak się nie liczy do niczego. Strzelajmy. Tutaj również. Mam nadzieję, że skupią się w razie czego tutaj, jeśli chodzi o strzelanie, a nie będą próbowali czegoś, co byłoby bardzo negatywne. Ale zresztą jest ich tak mało. Co tu się może wydarzyć? A jeszcze ma za mało. Kończymy. Tylko może jakimś czarem? Totalnie mnie nie stać? 7? Dobra, to nie. Albo nie, na wszelki wypadek niech tutaj stoi. Ale myślę, że uda mi się zastrzelić. Ale na razie to jeszcze nie jest pewne. Ale poważnie, nie mam nic, co mogło... Ale nie, no mogę, przecież ja mogę potanić czar. Tylko nie wiem, to... Za 5. A, zawsze coś. A, i do łacika się liczy. A nie, nie, nie liczy się, bo to już po 10 turze. Czyli... Jest jak jest. Trzymajmy się tutaj. Może pułapeczka, co? Albo może wulkan? Może wulkan by się zemścił, co? Ale to nie jest pewne, więc nie chcę ryzykować. Po prostu zabijemy to. Prawda, mała szansa jest, że coś złego by się stało, ale tak jest spokojnie. Dokładnie. Niedługo nowy poziom, dużo jeńców, kasy, tak sobie i... żywność. Właśnie, udało się to osiągnąć. A jeszcze chciałbym sprawdzić, o ile udało się przebić.
A chyba teraz już nie odnotowuje. A to dziwne, bo tu mi się wydaje, że odnotowuje powyżej. Znaczy to akurat to jest normalne, bo my mamy coraz więcej tych jeńców, więc powinno odnotowywać. Czyli teraz już tylko to. I to raczej trująca czaszka mi tutaj pasuje, bo reszta to takie słabe to jest. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka, a w kolejnym pokonamy pozostałe dwie armie zaopatrzeniowców, tylko że wpierw muszę zregenerować manę.